Halo, z jakiego miasta pani do mnie dzwoni? Z Warszawy. O, cześć Kamilo z Warszawy. No, słucham ciebie. Ty reprezentujesz firmę Play, tak? Ale skąd pani dzwoni? Z jakiej instytucji? Aha, no ja jestem grzeczny wobec pani. Czy ja panią obraziłem, mówiąc pani na ty, pani Kamilo? Aha, z góry pani zadeklarowała pewne obostrzenia są i telefonia komórkowa Play do mnie dzwoni. Słucham panią. Tak, z panem Piotrem pani rozmawia. Tak, zgadza się. Może pani zaproponować jakieś rozwiązanie. Niech pani na Okęciu wsiądzie do samolotu o 20 do Babimostu. Ja panią odbiorę samochodem z Babimostu pod Zieloną Górą. Spocę panią u siebie w mieszkaniu. Odwiozę panią do Babimostu. Odleci pani do Warszawy i będzie pani, kurczę, dalej nawijała swoją smutną bajerę, kurwa, z Playa. Okej? Okay? Socjotechniczna bajero? Mógłbym być oczywiście troszeczkę milszym, ale dogrywam do kamery. Przepraszam panią, teraz muszę mieć Hamleta i nie życzę sobie, żeby pani mi podczas mojej gry aktorskiej sugerowała to, co ja mam grać wedle scenariusza. Dobrze? Wypraszam sobie w ogóle takie bezczelne zachowanie. Słucham panią, jaką ma pani dla mnie ofertę? Ale to trzeba było o tej porze do mnie nie dzwonić. Nie wie pani... No, do usłyszenia. Wyłączyła się.